którzy szanują politykę i lubią kiełbasy, nie powinni wiedzieć, jak one powstają. Guten Appetit, Herr Reichskanzler. Przyszedł właśnie ambasador Rosji. Puszczyć? Puszczyć. Dzięki. Witam waszą kanclerską ekscelencję. Tak. Что я хотел? Ага, więc так, мы бы хотели просить, чтобы до нас уже не высылать więcej этих поляков с нашим паспортом до России. No. Хотя же выругаліśmy поляков, myśleliśmy, że wy się ucieszycie, bo 30 тысячков новых обывателей macie, раз они cieszycie się. А co my mamy z nimi zrobić? А co, to mój problem? No właśnie, a co, nasz? To właśnie u was mieszkali. No to niektóre nawet były pożenione z tymi, co mają wasz paszport. Już mój ojciec mówił, że u was to w Rosji, to jak możecie macie za dużo porządku, to się gubicie normalnie. No, ale abstrahując nawet, to u nas się obudził duch nacjonalistyczny, panslawistyczny. Niektórzy chcą, żeby tak samo jak wy tamtych, no bądź co bądź Słowian, no Puliaków, ale Słowian, to że Niemców nadwożeńskich powinniśmy wam przekazać. Tak się porobiło. Także może lepiej już nie. No pomyślimy. Spasiba. Большой. Большой, tak. Powiedz dzień. Z tymi ruskimi tak zawsze.